Tak to jest, jak się bierze hotele z internetu, jak popadnie. Ale dobrze jest, wyspałem się, nic mi nie pogryzło, wykąpałem się. Może nie w prywatnym prysznicu, ale wykąpałem się. I jedziemy dalej, dzisiaj przez Francję, nacjonalkami aż do Hiszpanii. To koło mi się wczoraj zagrzało, ale to tylko linka od hamulca ręcznego. Gdyż on bardzo dużo stoi, gdy nim nie jeżdżę. A tak wygląda logistyka mojego kręcenia. Kamera GoPro jest do góry nogami, ale nie szkodzi, bo ona ma wiele opcji i można też nastawić nagrywanie do góry nogami. Czyli kamera do góry nogami, nagrywanie do góry nogami, wychodzi normalny obraz. Nie wiem, czy coś z tego nagrywania wyjdzie jak zwykle, ale kręcę na wszelki wypadek. Najwyżej zrobię jakąś składankę po prostu z muzyką z moich wyjazdów. Peugeot ogarnięty, wszystko jest na swoim miejscu. Ta mapa już jest trochę wymiętolona, jestem tutaj przed Walencją. No i polecę nacjonalką do Montelimar po tej stronie. W Montelimar przelecę na drugą stronę i N86 będę leciał w dół. Tak, N86 do nim i cały czas nacjonalkami, tak, busem teoretycznie. Nie to, że nie chcę płacić, tylko po prostu chcę zobaczyć. Tu sobie pojadę, tu i w dół, aż do samej Hiszpanii. Do tak zwanej 161. Ta mapa jest stara i nieciekawa. Do przejści na, jak się to przejście nazywało, Janguera, czy jakoś tak. No i później wybrzeżem, cały czas wybrzeżem, aż do Barcelony. Zwiedzę sobie dzisiaj Barcelonę, a jak nie, to stanę przed Barceloną, gdzieś na dziko, zobaczymy. Tu jest pełno kampingów, więc będzie fajnie. Nawet może na kampingu stanę albo obok jakiegoś kampingu i później tylko brzdęk, jutro zwiedzanie Barcelony albo dzisiaj w nocy i będę jechał cały czas wybrzeżem. Taki jest plan. Nie, przepraszam, nie pojadę na La Janguera, tylko pojadę tutaj, wzdłuż wybrzeża, na tą granicę. Także objadę słynne miejsce polskich trekkerów. Nie szkodzi. Stąd do Barcelony mam jakieś 570 km lądówkami. Także sądzę, że mi zejdzie cały dzień. Pyrkającym Peugeotem. Zaczynamy południe Francji. Bardzo lubię ten kraj. Bardzo, 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 bardzo. Francja jest znana z nieskończonej ilości rond. Jak ja tu pierwszy raz przyjechałem, to jest taka seria dwóch, trzech rond. Żeby się w tym połapać, to jest niezłe. Ale ja wiem, że jadę na nacjonalkę. Siódemkę, bo znam te rejony. To jest jedno na rondo na drugim. Mówię, jak tutaj przyjechałem, ładowałem się niedaleko stąd. Nie, rozładowywałem się tutaj niedaleko stąd. To tym dużym samochodem Miratransu chyba z 3 razy tutaj krążyłem na tych rondach, bo na rondach to jest dobrze, że można krążyć, tak, zanim się zdecyduje, gdzie się jedzie. Montelimar, dobrze, tutaj. Bo jeśli widzicie, no to jest właśnie to. My jedziemy na Montelimar i następne rondo, jedno rondo, drugie rondo, trzecie rondo, czwarte rondo. Oni po prostu uwielbiają ronda. Jest i miasto Montelimar, w którym nie jeden raz pauzowałem, weekendowałem z kierowcami z Miratransu. Tutaj często się jeździło. Ciekawe, czy jeszcze tu jeżdżą, czy nie. No, znając życie, prawdopodobnie tak. Jest taka stacja paliw po lewej stronie z parkingiem. Taka patelnia w sumie, ale naprzeciwko sklepik. Także zaopatrzenie było, dalej jest, wtedy ten sklep nazywał się Ed, a dalej nazywa się Ed.
Ciekawe, czy mi latarnie będą stały po lewej. Po lewej. Nie. Oni tak bardziej zjeżdżali tutaj w piątek, w czwartek. Teraz pustki. Wszyscy powyjeżdżali. Osiem kilometrów do granicy z Hiszpanią. Teraz już tylko podjazd do Hiszpanii. Od Austrii do Hiszpanii na tym samym paliwie. Dobre. Jest 15 po 7. Kupiłem sobie rosé, czyli wino takie biało-czerwone, słodzone lekko. No i trzeba by znaleźć jakąś miejscówkę, żeby je wypić, rozłożyć namiot na dziko i się przespać. Sądzę, że nie będzie problemu. O, ale ładny widok. Sądzę, że nie będzie tutaj z tym problemu. Ale to już w Hiszpanii. Ale to już w Hiszpanii. Wjechałem do Hiszpanii, znalazłem punkt widokowy. Zaraz zejdę tam na dół. Dowiedziałem się od tego pana, co spytał mi się, czy przeszkadzają psy. Jak na razie nie dałem po sobie znać, że słabo tam hiszpański. Także biorę butelkę wina, idę tam na dół, wypiję ją. Może nie całą, bo nie wejdę później. I będę tutaj spał. Albo w samochodzie, albo rozbiję namiot. Albo po prostu położę kalimaty, będę spał gdzieś tu. To jest właśnie przyjemność takiej wakacji. Wymyślanie miejsc do snu, gdzie popadnę. Ja tam nie potrzebuję hoteli codziennie. Czas na jakiś czas trzeba. Dalej na dół, tym fajniej. Idę do morza. No tak, to jest morze. Morze Śródziemne. Nie zachód słońca, to już księżyc. Spokojnej nocy, po pięknym wschodzie słońca, którego nie nagrałem, bo muszę to też sobie zostawić trochę chwil dla siebie, nie wszystko pokazywać. Zmierzam w kierunku Barcelony. Włączyłem jeszcze sobie radio po hiszpańsku, żeby się bardziej wczuć. Evidentemente de trastornos del sueño, la ansiedad es un factor
Ten film nagrywam bardzo chaotycznie, bo to są wakacje. Ja czasami jadę i zapomnę, że mam nagrywać i włączają mi się krajobrazy i zamyślam się, gubię się, znaczy wyłączam się po prostu. Więc jeżeli to jest takie poskładane nierówno, nie wiadomo o co chodzi, tutaj jest, nagle byłem w Barcelonie, znajduję się w Walencji albo gdzieś na plaży, po prostu moja uwaga została zajęta przez coś innego niż kręceniem filmu. Zbudzi mnie prawdopodobnie wschód słońca. Będzie gdzieś tam wschodzie. Na zachody muszę poczekać, jak będę po drugiej stronie półwyspu. Żegnaj plażo. Nawet nie wiem, co to jest za miejscowość. Prawdopodobnie nigdy już tutaj nie wrócę. Chociaż ja lubię wracać w różne miejsca. No ale nic, dzisiaj jest plan taki, żeby dojechać do południowej strony Hiszpanii. Bo jadę cały czas wschodnim wybrzeżem. Robię tak mniej więcej 500-400 km dziennie. Dzisiaj postaram się zrobić trochę więcej. Zobaczymy, jak będzie szło. A tutaj mamy przejazd przez Walencję. Za Walencją ta Hiszpania jest całkiem inna i bardzo przypomina klimatem Kalifornię, Dolinę Centralną w Kalifornii. Sady, drzewka owocowe, cytrusowe, cisza i spokój. Wybrałem taką drogę na chybił, trafił, znaczy ja nawet nie wybrałem, jechałem tak jak mnie nawigacja prowadziła, bo ustawiłem, żeby unikała autostrady i doprowadziła mnie do takiej wspaniałej przełęczy. Jechałem tą doliną tam, no i tutaj fajnie widać właśnie miasteczka, jedno miasteczko, drugie miasteczko, trzecie już większe osiedlisko, już miasto, a z tyłu dalej jest Walencja, tam daleko, za tymi górami. Ale klimat. Nawigacja mi takimi ciekawymi miejscami prowadzi, że jechałem przez, nie wiem, wzdłuż jakiegoś kanału nawadniającego. Tu się już tak zaczyna, tak pola nawadniane wodą, bo tutaj bez wody by nic nie urosło. Tu jest susza w sumie. No ale mniejsza z tym, zwiedzam sobie dalej Hiszpanię.
I gdzie ja teraz jestem? Jestem w drodze do Kartageny, tak. Coś w tym stylu będzie. Teraz jest chyba czas siesty, albo był, bo nikogo na ulicach nie ma. No w sumie jest niedziela, to fakt, ale ten klimat jest niesamowity tutaj, po prostu to trzeba poczuć. I czuję się podobnie jak w Kalifornii, ale to jest, nie jest to, to jest takie bardziej hardkorowe, bo tam jest jednak więcej tego świata takiego amerykańskiego, wymieszanego z latynosami, a tutaj jest wszystko po hiszpańsku. No, widać już też ślady kultury arabskiej, bo przypominam, że oni tutaj bardzo długo ze sobą współżyli na tym, tutaj na południu, Hiszpanie z Arabami, dopóki nie przyszła inkwizycja i wszystko zmieniła. To właśnie mi chodziło, żeby poznać taką Hiszpanię wewnętrzną, totalnie wewnętrzną. Takie małe wsie, małe nie wiadomo co, to jest właśnie to, co chciałem zobaczyć. I podoba mi się południe w Hiszpanii, naprawdę. Z czym nabył trochę wiedzy więcej historycznej. Było ciekawiej to wszystko zjeżdżać, ale oczywiście ja jestem leniwy i moje wyjazdy przygotowuję w ostatniej chwili. No ale i tak, mi się wydaje, że nie jest tak źle. Jeszcze jedno małe miasteczko. La Magdalena. Nie wiem, jak to nazwać. Miasteczko, wieś, osada. Czuję się, jakbym cofnął się z 500 lat wstecz w takim miasteczku. Jeszcze jedno małe przejście przez góry. Ta droga dostarcza mi coraz więcej niespodzianek. Ale fajnie. Uhu. Jadę jak rajdowiec. Ten Peugeot nie ma siły, ale jest taki zwinny i żwawy, mimo tego, że no nie ma tego kopa, jak już się jedzie szybko. Ale dość żwawo startuje. Nie mówię, że tam zryw ma, ale powiem, że jak już się kierowca wczuje w to auto, może mieć z niej, może tym samochodem doznać ciekawych uczuć jako kierowca. Potwierdzam. Co czeka nas po drugiej stronie góry? Widzę, że nawigacja cały czas tak tego pokazuje krzywe drogi, więc będzie ciekawie cały czas. I aż w końcu gdzieś w pewnym momencie dojedziemy nad morze. No i jak dojedziemy nad to morze, zacznę szukać kolejnego miejsca do noclegu. No bo już dochodzi szósta, tak o siódmej, o ósmej najpóźniej stanąć. Oj tak. Ale fajnie przed nami, coś niesamowitego. Niezła zabawa. Po siódmej najwyższy czas coś znaleźć. Czuję, że tutaj musi być gdzieś coś blisko ciekawego. Skręcimy w lewo. Coś moja intuicja oraz mapa mówi, że może być coś bardzo blisko morza. Zobaczymy, co tutaj jest. Tak się jedzie przy murze, czuć jak ten silnik fajnie sobie chodzi. Ha, jak kosiarka, większa kosiarka. Tu już coś widzę po lewej, ale pojedziemy jeszcze dalej.
pojedziemy dalej i może coś lepszego się trafi, może gdzieś tam będzie zjazd. Ludzi brak, znaczy co mi się podoba, piwo zimne już się tam z tyłu tłucze, bo kupiłem. O, tam na dole jacyś ludzie są, samochody, namiot nawet widzę, okej. Tylko jak tam zjechać? Tędy? Czy mój Peugeot da radę? On taki trochę z przodu niski jest. No, jest namiot na dziko rozbity, ja tak samo się rozbiję. Tu jakaś droga prowadzi. Muszę ją przejść, tu muszę dalej jechać jeszcze. Świetnie. To jest spontan. Sobie staniemy z drugiej strony, z dala od ludzi. O! I może nawet namiotu nie będę rozbijał, tylko po prostu będę spał pod chmurką. Chociaż nie, namiot rozbije się. Namiocik dzisiaj rozbije. No! Nałożę sobie buty, takie specjalne. I połażę trochę dzisiaj po wodzie. Namiot rozbije później. Ale teraz przede wszystkim nagroda za cały dzień. Zimne, lodowate piwo, dopiero co wyjęte z lodówki. Kupiłem nie wyrób lokalny, bo już jestem w Andaluzji, ale kupiłem z Murcji, przez którą dzisiaj przyjeżdżałem. Lubię lokalne piwa. Zobaczymy, jak to smakuje. No i powiem wam, że mój plan 10-dniowy idzie marnie, bo dzisiaj zrobiłem ile nagle? 525 km w 8 godzin i pół. 61 godziny przeciętnej. Także nic mi się nie śpieszy. Sądzę, że zajmie mi to wszystko więcej czasu niż myślałem. No ale prawdopodobnie zrezygnuję z Maroka. Jeszcze zobaczymy, jak mi będzie szło. No muszę też jeszcze trochę rzeczy w Polsce pozałatwiać przed wylotem do Kanady. Więc zobaczymy. Na razie jestem trzeci dzień w Hiszpanii. I drugi dzień w Hiszpanii. Zrobiłem dopiero nagle 1000 km. Na zdrowie! I kolejna plaża na dziko.